We wtorek, 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, w Domu Kultury w Kętach odbył się wieczór poetycko-muzyczny. Na deskach sceny wystąpiła grupa teatralna Minus 1 wraz z grupą muzyczną 3/4 z powiatowego zespołu nr 9 imieniem Marii Dąbrowskiej, która opowiedziała historię tamtych wydarzeń, łącząc wiersze, pieśni i wspomnienia z walki o niepodległość Polski. Nad przygotowaniem młodzieży do spektaklu czuwały pani Anna Kapcia oraz Danuta Wójcik. Tuż po przedstawieniu zaprezentował się chór z Sanktuarium Cierpiącego Chrystusa w Bielanach pod przewodnictwem pani Magdaleny Rodak, który zaprezentował pieśń patriotyczną. Czy uważa pan, że takie właśnie okolicznościowe występy służą młodzieży? No wie pani, przede wszystkim to tak, jesteśmy zauroczeni tym, że młodzież tak ładnie przygotowała dzisiejsze wystąpienie. Jaka jest rola w tym młodzieży w zakresie wychowania, to najlepiej wiedzą pedagodzy. My uważamy, że jest to jeden z lepszych sposobów na wychowanie, żeby czynnie uczestniczyć w takich wydarzeniach miejskich, takie jak ma miejsce dzisiaj, żeby to czynić nie siłami, przepraszam, najemnymi, czyli żeby nie zapraszać aktorów zawodowych, ludzi z zewnątrz, tylko żeby wykazać się tutaj miejscowymi walorami. I powiatowy zespół szkół nr 9 po raz kolejny nas po prostu nie tylko pozytywnie zaskoczył, ale i zauroczył. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo usatysfakcjonowani i gratulujemy, gratulowałem już dyrekcji, gratulowałem pani Donacie, gratuluję młodzieży.